Jak się czuję? Czuję się mega zmęczona. Ledwo nogami włóczę, ale pewnie upał nie pomógł. Ale jednocześnie jestem bardzo wdzięczna sobie przede wszystkim, że przyszłam na tą neurografikę i że po raz kolejny zaufałam swojej intuicji. Po prostu przyszłam od razu, jak to do mnie przyszło. Nie czekałam 2 lata ani rok. Przyszłam i od razu zapoznałam się z ofertą i trafiłam do Marty, czyli najlepiej jak mogłam trafić. W związku z tym jestem dumna z siebie, że posłuchałam swojego głosu. Powiem tak, przez dłuższy czas, zanim trafiłam na kod emocji, bardzo dużo, przez wiele lat otwierało się przede mną różnych drzwi, między innymi właśnie Vedic Art, który też mnie prowadził cały czas i prowadził przez kolejne odsłony takiego samorozwoju. I w momencie, kiedy natrafiłam na kod emocji, kod ciała, kod przekonań, to stwierdziłam, że po prostu nie ma lepszej metody, że jestem tutaj we właściwym miejscu i dalej tak sądzę. Natomiast świetne jest to, że można poznawać kolejne metody, które bardzo fajnie współgrają, uzupełniają się i można, tak jak wczoraj pokazał mi się wgląd, że bez pracy nie ma kołaczy i to jest mój głos mojej babci, który gdzieś sprawił, że utknęłam, pomimo że pracuję z różnymi tego typu przekonaniami, to na to jakby nie wpadłam, że w ogóle coś takiego jest u mnie. I mogłam sobie to w domu potem szybko przepracować tym metodą, którą znam. To tylko pokazuje, jak fajnie jest znać wiele metod ciekawych, które mogą współgrać ze sobą, łączyć się ze sobą i można wyciągnąć trochę stąd, trochę stąd. Nie tylko się tak blokować na jednej, tak? Nie zakotwiczać się na jednej metodzie. Także bardzo się cieszę. Trafiłam, tak jak powiedziałam, najlepiej jak mogłam, ale szukałam właśnie takiej osoby, która będzie no, najlepsza w tej neurografice i pewnie się nie pomyliłam. Wam dziękuję, dziewczyny, za to, że takie fantastyczne pole się tutaj stworzyło i dużo takich lekcji było dla mnie z tego, co mówiłyście. I co tam jeszcze było, co wyciągam, tak? No, dla mnie najważniejszy był ten wyrzut emocjonalny i z tym na pewno będę pracować. Mi się to bardzo podoba. Tak, wyrzut emocjonalny, zdecydowanie. Także dziękuję bardzo i przekazuję głos do studia.